Media ciągle mówią mi o kryzysie. Kryzys. Już chyba zapomniałem, co znaczy to słowo. Co w ogóle ono oznacza? Co? Chyba znaczy, że skoro teraz jest kryzys, to wcześniej było gorzej. A pamiętacie, jak było wcześniej? 1988. Mojego siostrzeńca nie było wtedy jeszcze w planach, a dla brata punk był czymś więcej niż łażeniem w glanach. Jakoś wtedy zmarł dziadek, nie płakałem specjalnie. Brak więzi, czy nie umieranie dopuszczalne. Rodzice w ratowaniu życia brali udział, więc oczywiste było dla mnie dobro tkwiące w tych ludziach. Papież, solidarność, rety. Nie potrzebowałeś lunety, by dostrzec autorytety wtedy. Strach o jutro pachniał jak rewolta w koronie lub jej braku. Nie chodziło o stylówę orła. Ja, dzieciak, nie żebym cierpiał, nienawidziłem milicji, ale skupiałem się na smerfach. Malczyk, naród dla mnie walczył o postęp, żeby z TV zabrać syf dyktowany przez Moskwę. Daleko dzieci miały Atari, marzyłem, by pobawić się orderem dziadka, virtuti militari. 98. Mój siostrzeniec miał wtedy ledwie kilka wiosen. Brat po ślubie też wkrótce miał pójść za ciosem. Wolność była za darmo, resztę musiałeś kupić. Ideały były żywe, ale stąd wokół trupi. Nikt nie widział w politykach przedłużenia poglądu. Wygrałby szatan za obniżkę cen prądu. Waluta, za nią krzywe logo na butach. Z bazaru istny o tym, że któraś zechce sać fiuta na zajutrz. Lecz to nie czasy dla chudzielców. Na mieście liczyły się mięśnie, nie muzyka w sercu. Agresja, dużo agresji wtedy. Kradzieże, patrz szerzej, nie z nudów, a z biedy. Nawet jeśli była praca, to w kieszeni halny. W czasy w górach nielicznym może śniły się palmy. W telewizji ugali, głównie w reklamach, bo polityk dla Polaka wtedy każdy kłamał. 2008 aż do dziś. Mój siostrzeniec zaczyna już ogarniać panny. Brat ma cztery dychy, dla mnie jest idolem jak dawniej. Jeśli jest strach o jutro, to o jakość nie byt. Pracowaliśmy ciężkie czasy pod palmą, dacy. Nagle starcza czasu na poglądy. Dyskusja grząska lub przemoc, bo groźni chłopcy już nie idą do wojska. Autorytety. Już chyba wolę echo, bo jeśli wskażę jakiś, mogę wywołać rekord. Kłamstwo powtórzone przez milion postów. Goebbels w pudle sosny leży zazdrosny, a ja przeglądam pamiątki po dziadkach. Jak każdy z nich by o życie dziś zadbał. Działania mej familii i moje konsekwencje. Nie zrzucę ich na wojnę, system czy na jeźdźce. Nie chcę tego, wyrażam niezgodę. Na co? Na to, że w telewizji widzę tylko pogodę. W autobusie cmentarza jest mi głupio i wstyd. Wyobrażam sobie, jak on definiował syf. Jak jego żona niosła dziecko w chuszy. A soundtrackiem dla uczucia był szlist cool. W autobusie cmentarza zostawiam ślady piachu. I nie mogę uwierzyć, jestem tak nudny jak zachód. W kolorowym autobusie chcę wesoło nucić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić.